Z okazji jubileuszu Bank Spółdzielczy w Zgierzu ma dla Państwa specjalną ofertę. Szczególnie polecamy bezpieczny kredyt gotówkowy z obniżoną prowizją, szybką decyzją kredytową, wstępna informacja już w 15 minut, długim okresem spłaty aż do 72 miesięcy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 7,75%. Kredyt mieszkaniowy z obniżoną marżą i prowizją na zakup mieszkania, domu, działki budowlanej lub budowę domu. Maksymalny okres spłaty do 30 lat, raz w roku wakacje kredytowe. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego wynosi trochę ponad 4%. Zapraszamy do placówek banku w Zgierzu, Strykowie i Głownie oraz na stronę internetową www.bszgierz.pl. Odkryj nową ofertę jubileuszową Banku Spółdzielczego w Zgierzu. ABS Optyk. Świętuj z nami 70-lecie firmy i odbierz bon na kwotę 700 zł na okulary progresywne. Czas promocji od 1 czerwca do 30 czerwca 2018 roku. Znajdujemy się w Zgierzu przy ulicy Gałczyńskiego 33A. Szczegóły w salonie. Zapraszamy. Jest piątek, 22 czerwca, Rafał Woźniak, to jest program lokalny Telewizji Centrum. Zaczynamy tradycyjnie serwisem informacyjnym, a oto niektóre tematy na wydanie. Projekt zagospodarowania przestrzennego dla terenów dawnej Boruty od razu podzielił politycznych oponentów. Na większości terenu parku przemysłowego są, zgodnie z planem, dopuszczona jest realizacja przedsięwzięć zawsze mogąca znacząco oddziaływać na środowisko. Chcemy tym samym ograniczyć możliwość poza podmiotami już legalnie działającymi prowadzenia w tym obszarze jakiejkolwiek tego typu działalności. A także nasze miasto otrzymało ponad 500 000 zł na remont ulicy Solnej. Się cieszę, że chodniki zrobią i już nie będzie tej męki. Miasto opublikowało projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Parku Przemysłowego Boruta. Do tej pory takiego dokumentu nie było i tym właśnie starosta Jarota usprawiedliwiał zgodę, jaką wydał na składowanie tam niebezpiecznych odpadów. W środę przedstawiciele związani ze Stowarzyszeniem Wspólnie dla Zgierza, a więc polityczni oponenci prezydenta miasta, spotkali się z mieszkańcami, aby przedstawić zagrożenia, które ich zdaniem rodzi projekt. Na spotkaniu przedstawiono projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Parku Przemysłowego Boruta, który został przez miasto wyłożony do publicznego wglądu. Przedstawiono mieszkańcom założenia, które w projekcie są proponowane, jak również co one mogą dla wszystkich zgierzan w przyszłości oznaczać. Na większości terenu Parku Przemysłowego są, zgodnie z planem, dopuszczona jest realizacja przedsięwzięć zawsze mogąca znacząco oddziaływać na środowisko, a są to zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, które określa rodzaje tych odpadów, bardzo szkodliwe, trujące, odpady niebezpieczne, składowiska odpadów, spalarnie odpadów, gospodarka materiałami promieniotwórczymi. Także uważamy, że mieszkańcy powinni być świadomi i wziąć udział w procedowaniu tego projektu. W 2010 roku odbyła się pierwsza dyskusja nad proponowanym planem zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów. Wtedy mieszkańcy oraz radni w większości uznali, iż jest on niekorzystny dla zgierzan. Przez ostatnie lata wokół tego obszaru powstało wiele nowych inwestycji. Kilka przychodni lekarskich, przychodnie rehabilitacyjne, przedszkole, sąd, czyli instytucja, która jest jakby taką pokazową instytucją miejską. Szkoły działają. I co się dzieje? Jest pożar i jest ogromne zatrucie wszystkich tych terenów. Wszystko odbyło się lege artis.
Jest pozwolenie na składowanie śmieci. Wszystko jest. Tylko my się trujemy. Taki jest tego efekt. Czyli z jednej strony chcemy tutaj robić bardzo trudną produkcję, czy bardzo trudne magazynowanie, niebezpieczne, a z drugiej strony tu się pięknie rozwija dzielnica mieszkaniowa. No chyba to jedno z drugim coś nie koreluje, prawda? Organizatorzy spotkania zachęcali mieszkańców do przeczytania tego planu i ewentualnie do złożenia swoich uwag. Przedstawiciele Stowarzyszenia Wspólnie dla Zgierza uważają, że w nowym miejscowym planie jest pełno toksycznych pułapek. Prezydent jednak przekonuje, że wprowadzenie tego projektu planu uniemożliwi rozpoczęcie przez nowe firmy działalności związanej z gospodarką odpadami na tym terenie. Plan przewiduje ograniczenie sfery obszaru działania takich podmiotów jedynie do wąskiego obszaru ulicy Miroszewskiej, tam gdzie mamy jeszcze dawne pozostałości po składowiskach poborucianych, dzisiaj w zarządzie jednej z prywatnych spółek, a które miasto wystąpiło o przejęcie celem przeprowadzenia procedury kultywacji i zakończenia pewnej bytności takich zjawisk niekorzystnych z ostatnich lat, jakie mieliśmy miejsce. Chcemy tym samym ograniczyć możliwość poza podmiotami już legalnie działającymi prowadzenia w tym obszarze jakiejkolwiek tego typu działalności. Co ważne, projekt dopuszcza działalność firmom już funkcjonujących na terenie Parku Przemysłowego Boruta. Miasto również organizuje spotkanie z mieszkańcami 25 czerwca od godziny 17. Można się spotkać z prezydentem, a od godziny 12 zaplanowano w Urzędzie Miasta publiczną dyskusję nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie. W kwietniu władze Zgierza złożyły wniosek o dofinansowanie z programu rządowego przebudowy ulicy Solnej na osiedlu Przybyłów. Taką decyzję podjęli samorządowcy podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Projekt został zaakceptowany, a uzyskane środki w wysokości ponad 500 000 zł pozwolą na wybudowanie nowego chodnika z kostki oraz ponownie ułożenie historycznego bruku na jezdni. Na taką inwestycję zgierzanie z ulicy Solnej położonej na zgierskim osiedlu Przybyłów czekali od lat. Ubytki w nawierzchni, krzywe chodniki nie ułatwiały codziennego funkcjonowania. Wkrótce jednak sytuacja ulegnie zmianie. Ta wiadomość cieszy mieszkańców. Się cieszę, że chodniki zrobią i już nie będzie tej męki dla starszych osób. Bo jednak ciężko się chodzi. Ciężko, proszę panią, tu ile razy się człowiek przewrócił. Ale nie było na to nigdy funduszu w końcu. Pani długo tutaj już na tej ulicy mieszka? A 15 lat. No ale nie naprawiają. Co zmiana jest rządów, to ulica jest zatwierdzona, ale nie ma zrobionego. No to teraz trzymamy kciuki. Proszę bardzo, żeby tylko była zrobiona. Dla nas jest to ogromny dowód na to, że warto walczyć o każde środki finansowe, każdą pomoc, bo to nie tylko wkład własny miasta, ale również ogromna chęć wspomagania mieszkańców w zakresie tej przebudowy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że udało się, przystępujemy do przygotowania postępowania przetargowego i szybkiej, sprawnej realizacji, bo wiemy, że tego mieszkańcy oczekują, a już pracujemy nad dalszymi planami po pozostałych ulic w tym rejonie, tak aby ewentualnie znajdować takie rozwiązania techniczne na następne lata. Całość prac kosztować będzie ponad 500 000 zł. Poziom dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Łączna wartość zadania to już blisko 650 tysięcy, przy czym dofinansowanie od wojewody łódzkiego w wysokości 520 tysięcy ze środków krajowych, ze środki rezerwy budżetu państwa pozwoli na rozpoczęcie kolejnego z elementów przebudów infrastruktury w naszym mieście, obiektów infrastruktury drogowej właśnie w obszarze Przybyłowa. Do niedawna jeszcze pracowaliśmy nad wykonaniem ulicy Karola Mieleckiego, dużym odwodnieniem tego obszaru. Dzisiaj wchodzimy w kolejną ulicę, następną z przecznic, można powiedzieć, która również umożliwi pewne komunikowanie się z tą częścią miasta. Będzie stanowiło dla ulicy Rejmonta przez właśnie ulicę Degesińskiego połączenie z ulicą Piłsudskiego. Dzięki pozyskanym środkom m.in. płyty chodnikowe zostaną wymienione na kostkę brukową, natomiast granitowa nawierzchnia drogi zostanie uzupełniona o nowe elementy.
Na artystyczne zakończenie sezonu spółdzielczy Dom Kultury SEM zaprosił wszystkich Zgierzan na teren skateparku przy ulicy Gałczyńskiego. W programie znalazły się występy taneczne, wystawa prac plastycznych oraz pokaz mody. Jednak tego dnia wszystko kręciło się wokół tańca. W końcu jest aktualnie jedną z podstawowych form zajęć prowadzonych w SEM-ie i jego niewątpliwie wizytówką. Przy pięknej pogodzie tancerze ze spółdzielczego Domu Kultury na terenie skateparku zakończyli sezon. Było naprawdę gorąco, bo i gorący był cały sezon w SEM-ie. Grupy taneczne wzięły udział w licznych konkursach, zdobyły wiele nagród, w tym dwie w międzynarodowych, a pucharów jest już tyle, że w gablocie już się nie mieszczą. To wszystko dzięki młodym, utalentowanym tancerzom, ale nie tylko. Dzięki naszym wspaniałym instruktorom, którzy prowadzą zespoły od najmłodszych i to przez tę różnorodność zespołów. Właściwie każdy zespół uprawia inny rodzaj tańca. Dlatego ta nasza oferta jest taka bardzo szeroka. I oczywiście dzieciom, a poza tym jeszcze rodzice. Rodzice, którzy z nami na konkursy jeżdżą. Proszę sobie wyobrazić, jeździmy z własnymi już transparentami. Nawet mamy własne wuwuzele. Tak, także już jak wchodzi K2 szczególnie, to wiadomo, że to są ci ze Zgierza. Czyli na sukcesy pracuje cała armia ludzi. SEM to także szeroka oferta zajęć dla mieszkańców Zgierza w każdym wieku. Są to m.in. kursy językowe czy zajęcia plastyczne. Podczas zakończenia sezonu wszystkie dzieci dostały podziękowania za całoroczną pracę. Raz czy dwa razy zdarzyło się, że musiała się ta impreza odbyć w sali naszej w SEM-ie, ale szczęśliwie dopisuje pogoda i to jest, myślę, w pełnej klasie można te zespoły obejrzeć i z odpowiednią siłą nagłośnienia i z odpowiednią widocznością. Mam nadzieję, że wszyscy się będą bawić bardzo dobrze. Spółdzielczy Dom Kultury SEM w swej koronnej działalności, jaką jest taniec, posiada 11 zespołów tanecznych, w których uczestniczy kilkaset dzieci. Wszystkie grupy tego dnia wystąpiły na terenie skateparku, natomiast uczestnicy koła plastycznego przygotowali humorystyczny pokaz mody. Dwudziestu przedstawicieli instytucji kultury z całej Polski, animatorzy, kadra kierownicza czy instruktorzy odwiedzili Centrum Kultury Dziecka, aby m.in. poznać rewitalizacyjny potencjał kulturotwórczy na przykładzie Łodzi, Zgierza i Nagawek. Wizyta studyjna pod hasłem Zaproś nas do siebie, Masters 2018 mogła się odbyć dzięki specjalnemu programowi Narodowego Centrum Kultury. Miniony tydzień z pewnością zapisze się w historii Centrum Kultury Dziecka jako jeden z najważniejszych, bowiem dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury udało się zorganizować wizytę studyjną dla 20 przedstawicieli z instytucji kultury z całej Polski. Zaproś Master jest kontynuacją programu Zaproś nas do siebie, edycja 2017, w której Centrum Kultury Dziecka brało udział. I jak sami to podkreślają, było to dla nich bardzo ważne doświadczenie. Dużo w trakcie tego projektu się nauczyli, dużo dla siebie wynieśli i też duże zmiany się u nich zadziały. I kiedy dostaliśmy od nich wniosek do Zaproś Master, że chcą zaprosić instytucje z całej Polski do siebie, to nie mieliśmy wątpliwości, że warto tutaj tych uczestników przywieźć i zobaczyć, jak ośrodek się zmienił, jaką ofertę ma Centrum Kultury Dziecka, w jaki sposób współpracują z dziećmi, jakie zajęcia im oferują, bo to, co dzieje się tutaj, jest rzeczywiście czymś wyjątkowym i bardzo, bardzo ciekawym. Ekipa animatorów, kadry kierowniczej czy instruktorów poznała rewitalizacyjny potencjał kulturotwórczy na przykładzie Łodzi, Zgierza i Nagawek. Odwiedzaliśmy miasto tkaczy, byliśmy w Muzeum Miasta Zgierza. Wczoraj byliśmy w Łodzi, między innymi w EC1, w Manufakturze, w Księżym Młynie. I wszystkie te miejsca z bardzo różnych względów są rzeczywiście ciekawe i to, co się w nich dzieje, w jaki sposób realizuje się ta zmiana, jest czymś, co te ośrodki, które przyjechały na tą wizytę studyjną, mogą zaczerpnąć i wziąć do siebie i też zainspirować się do zmian, które się dzieją już u nich, bądź które chcą, żeby
żeby się zadziały. Jednak jednym z ważniejszych punktów programu był ten, w którym to kadra z Centrum Kultury Dziecka mogła podzielić się doświadczeniami i metodami pracy z dziećmi w CKD. Chcieliśmy przede wszystkim, żeby zobaczyli, jak funkcjonujemy jako Centrum Kultury Dziecka. To jest ważne, żeby podzielić się takim codziennym doświadczeniem. My czerpiemy z doświadczenia innych, więc pierwsza rzecz, którą możemy im dać, to po prostu ich zaprosić do siebie i pokazać, jak funkcjonujemy. Natomiast każdy oddzielnie pokazuje też zajęcia, które prowadzi na co dzień. I to jest, myślę, też taki sprawdzian dla nas, na ile to, co robimy, się sprawdza i na ile jesteśmy tego pewni. Więc to jest z jednej strony duże wyzwanie, a z drugiej myślę, że mogą zaczerpnąć nowych inspiracji, jakieś świeżości. Zajęcia takie relaksacyjno-ruchowe z dźwiękiem jak najbardziej... Różne formy są mi znane, akurat niektóre z tych, które dzisiaj były tu prowadzone, znałem, niektóre nie znałem. Ogólnie uważam, że są bardzo potrzebne, są rozwijające, zwłaszcza, że jesteśmy w Centrum Kultury Dziecka. A edukacja dzieci jest najważniejsza, ponieważ z edukacją kulturalną, artystyczną, no niestety ciągle mamy problemy w Polsce. A co warto podkreślić, kadra z Centrum Kultury Dziecka przygotowała dla przybyłych gości warsztaty ceramiczne, kulinarne oraz te poświęcone kreatywnej pracy z dziećmi. Natomiast samo spotkanie studyjne zakończyło się wskansenie w nagawkach. Dzielenie się doświadczeniami i metodami pracy z dziećmi w Centrum Kultury Dziecka, kino pod gwiazdami, obrzędy sobótkowe czy treningi dla młodych mam. Między innymi z takich wydarzeń będzie można skorzystać w Zgierzu w pierwszy weekend lata. Jest piątek, a więc Emila Okupska wyruszyła w miasto w poszukiwaniu informacji o nadchodzących atrakcjach kulturalnych i sportowych. Już jutro tutaj w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy odbędzie się kolejna noc sobótkowa. Szczegóły zdradzi nam Jakub Pyrzanowski. W tym roku kolejna noc sobótkowa organizowana przez Stowarzyszenie Folkier. Tym razem pierwszy raz przenosimy się z Parku Miejskiego do Parku Kulturowego Miasto Tkaczy, w związku z tym, że od tego roku prowadzimy tutaj hostel Folkier, no i właśnie stwierdziliśmy, żeby przenieść całą imprezę tu. Na scenie jutro wystąpi Miejskie Przedszkole nr 6, następnie Zespół Pieśni Tańca Boruta, Grupa Dziecięca, Zespół The Water Band, Zespół Pieśni Tańca Bychlewianka i gwiazdą wieczoru będzie Zespół Oreada. O której zaczynamy? Zaczynamy o godzinie 18:00, kończymy jak zawsze pochodem nad staw i puszczeniem wianków. Także w najbliższą sobotę rusza letnie kino Malinówka. Więcej Michał Falk. W najbliższą sobotę zapraszamy wszystkich serdecznie na inauguracyjny pokaz kina letniego, który odbędzie się na Malince. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, cała impreza odbywa się w klimacie westernowym. Zagwarantują tam to nam między innymi właściciele amerykańskich samochodów, ale również Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego. Zwieńczeniem tego klimatu westernowego będzie świetny film Aż do piekła, który niedawno leciał jeszcze w kinach. Także zapraszam wszystkich serdecznie na godzinę 18:00 na zlot samochodów zabytkowych amerykańskich i nie tylko. O godzinie 22:00, może troszeczkę wcześniej, na pokaz filmu Aż do piekła. Chodzi o to, że często mamy nie mają z kim zostawić dziecka. Chcą ćwiczyć, chcą być fit, chcą zacząć się ruszać, ale nie mają możliwości takiej. Dlatego pomyślałyśmy, żeby te młode mamy poruszyć, żeby one mogły fajnie spędzić czas, poznać inne mamy, być aktywne, wyjść na zewnątrz. Więc wymyśliliśmy właśnie takie zajęcia z naszą fizjoterapeutką i trenerką fitness Ewą Kołodziejczyk. Mogą się spotkać, mogą być aktywne, właśnie poznać inne mamy przede wszystkim, tak? Integracja, właśnie o to chodzi, żeby wyjść z domu, a nie siedzieć z dzieckiem niestety właśnie, tak? Zamknąć się w domu i siedzieć tylko, bo niestety dziecko wymaga cały czas opieki. Ćwiczymy razem z wózkiem, bierzemy wózek i ćwiczymy razem z nim. Panie robią pomp, przysiady, brzuszki, różne rzeczy. Naprawdę i biegają między wózkami, slalomami, dużo się dzieje, naprawdę. Pierwsze spotkanie jest bezpłatne, 25 czerwca o 16:30 w Parku Miejskim się spotykamy. Kolejne spotkania będą już płatne i będą ćwiczenia dwa razy w tygodniu. Raz będą w terenie, a czasami będą na naszej sali właśnie w Klipo. Panie zostawiają wózki u nas na terenie placówki i ćwiczą na sali gimnastycznej z dzieckiem. Tradycją już wręcz jest, że pogoda psuje się na weekend. W tym roku dodatkowo popsuła się w pierwszy dzień lata. Wczoraj wieczorem w ciągu zaledwie 1,5 godziny temperatura spadła aż o 15 stopni.
choć na szczęście obyło się bez burz. Dziś słupki rtęci podniosły się nie wyżej niż 18 kresek, a jutro ma być jeszcze chłodniej. Poprawa pogody, co chyba nikogo nie dziwi, przyjdzie z początkiem nowego tygodnia. Na jutro synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Słupki rtęci pokażą maksymalnie do 16 kresek. Z parasolami lepiej nie rozstawać się też w niedzielę, choć powinno być więcej przejaśnień. Temperatura nieco wyżej, do 18 stopni Celsjusza. Poniedziałek ma być już suchy. Meteorolodzy przewidują okresowe zachmurzenie, ale też sporo słońca. Noce chłodne z wyrównaną temperaturą 9 stopni. Ciśnienie powoli, ale systematycznie pnie się w górę. Na koniec jeszcze komunikat dla członków naszego stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Centrum Zgierz serdecznie zaprasza na drugą część sprawozdawczo-wyborczego zebrania delegatów, które odbędzie się w najbliższy wtorek 26 czerwca o godzinie 16:45 w budynku dawnego gimnazjum nr 3, a obecnie szkoły podstawowej nr 8 przy ulicy Leśmiana 1. W piątkowych wydarzeniach to już wszystko, zostańcie jednak Państwo z nami, bo już za chwilę ostatni z cyklu odcinek programu Nasza Mała Ojczyzna. Tym razem z naszą kamerą odwiedziliśmy Krzywie Chełmy. Na kolejną zaś porcję informacji ze Zgierza i regionu zapraszam oczywiście w poniedziałek o 18:30. Spotka się z Państwem Cezary Adamski. Miłego wieczoru i weekendu życzę. Do zobaczenia. Thank you.
Pani jest radną jak długo i dlaczego w ogóle się Pani zdecydowała? Dzień dobry, witam wszystkich. Jestem radną drugą kadencję. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że mieszkam na Krzywiu, koło boiska na Wiewiórskiej. Dbam o to boisko niejednokrotnie, ponieważ mam centralny widok na to boisko. Kosimy z mężem trawę, jak i z całą radą osiedla. Jesteśmy naprawdę ogromnie zaangażowani, jeśli chodzi o porządek, który jest po tamtej stronie, z naszej strony. Niejednokrotnie też zgłaszam do urzędu, aby obczyścili nam boki czy tam łezki, które no niestety trawa jest przeogromna. Nie chcemy dużo, naprawdę nie chcemy dużo, chcemy tylko mieć czysto. Jest siłownia, boisko, plac zabaw. Nie ukrywam, że w tym roku również Rada Osiedla, może nie dokładnie Rada Osiedla, ale przedstawiciele Rady Osiedla złożyli trzy wnioski w zasadzie do budżetu obywatelskiego. Chcemy doposażyć tutaj siłownię, bo jest za mało sprzętu. Natomiast po drugiej stronie dzielnicy chcemy no, całą modernizację zrobić, tak z siłownią, z taką opaską asfaltową dla dzieci, żeby dzieci mogły na rolkach i deskorolkach jeździć. No i przede wszystkim wymienić ogrodzenie, którego stan jest tak fatalny, że już wielokrotnie było zgłaszane do urzędu, że zagraża życiu i zdrowiu dzieci, ale oczywiście nic się w tym temacie nie dzieje. Na osiedlu nie mamy szkoły, nie mamy przedszkola, więc to jest jedyny punkt, gdzie możemy razem, wspólnie poznać mieszkańców, bo ci starzy mieszkańcy, którzy już są zasiedzieli, to oni się znają, ale mamy bardzo dużo nowych, młodych mieszkańców, którzy dopiero co pokupowali działki, budują się, mają dzieci i mają to miejsce, gdzie możemy się spotkać. I dlatego chcielibyśmy w tym budżecie no, powiększyć naszą siłownię, bo jeżeli przyjdzie za dużo osób, no to muszą zryzygnować, bo nie ma takich jeszcze dodatkowych urządzeń. Chcemy również, żeby to miejsce było bezpieczne. Bezpieczne będzie, jeśli będzie wyższe ogrodzenie. Tutaj od lat walczymy, kiedy powstało tutaj ta siłownia, żeby były tak zwane piłkochwyty. To znaczy, że chodzi o podwyższenie tego ogrodzenia. Nasza przewodnicząca już wielokrotnie na Radzie Miasta mówiła o tym, prosiła, ponieważ no, nie dziwmy się mieszkańcom, że ciągle za ogrodzenie wpada piłkę. Bolączki tam mamy, tak jak wszyscy wiedzą, drogi, przede wszystkim drogi. No jest stan dróg u nas przede wszystkim gruntowe, to są drogi, które są nieutwardzone, wysypane tuczniem. Piszemy, prosimy, nic się nie dzieje. Mamy kilka, na 60 chyba 5 ulic, które są w dzielnicy. To mamy utwardzonych około 8, z czego 4 albo 5 jest asfaltowych, z czego też jedną wybudowali mieszkańcy w ramach partycypacji kosztów. Pozostała część dróg utwardzonych po drugiej stronie, czyli na Krzywiu, są z płyt jumbo, takich starych, które już wychodzą druty, no ale są utwardzone, nie ma już tego tłucznia, który pyli i nie ma błota. Natomiast to, co się dzieje po tej stronie i na pozostałych drogach nieutwardzonych, no to, panie redaktor, no wystarczy przejść i zobaczyć. No mówię, teraz jest akurat kurz, ale zimą to kobiety, które chcą się wydostać z domu i iść do pracy, muszą zakładać kalosze, przy przystanku zdejmują te buty, zakładają drugie, żeby wyjść kulturalnie do miasta. Tak, no. Cały czas walczymy o to przejście pod wiaduktem. Jak pani sama dobrze wie, na przestory tak samo jest problem mieszkańcy. No nie oszukujmy się, ale chodzą tamtędy. Są nakładane na nas mandaty, więc no, jedynym plusem jest taki, że prezydent wyszedł do nas z inicjatywą autobusu trójki. No, dzieciaki rzeczywiście korzystają z tego, jak najbardziej jeden przystanek mogą przejechać. Super, cieszymy się z tego, no ale jednak chcemy to przejście, które powinno być pod wiaduktem tunelowo, jak nam obiecano, poszerzenie. No teraz, jak sama pani wie, niestety wiadukt jest podniesiony do góry, tiry jeżdżą znacznie większą prędkością, jest tam naprawdę niebezpiecznie. Mamy pikniki rodzinne, gdzie się spotykamy. Zazwyczaj oczywiście to są latem pikniki. I tutaj integrujemy się, poznajemy się. Oczywiście są to pikniki darmowe, czyli dzieciaki korzystają z tych atrakcji, które im zapewniamy no, za darmo. Mieszkańcy również mogą korzystać z kiełbasek i takich różnych innych rzeczy. Bardzo dobrze zorganizowana impreza rodzinna. Fajnie, że to jest w ramach
funduszów, które zostały na to przeznaczone i naprawdę dzieci mają bardzo fajną zabawę, bardzo przyjemną. No, trampoliny, dmuchańce i wszystko za darmo. No, najfajniejsze, że za darmo. Tak. Także no, serdecznie zapraszamy, jeżeli mieszkańcy będą chcieli jeszcze z nami się spotkać na piknik, który będzie w sobotę na ulicy Wiewiórskiej, bo tam też mamy boisko, które tu również mamy w projekcie obywatelskim. Tam chcemy, żeby była taka opaska, żeby dzieciaki na rolkach, na deskorolkach, na hulajnogach miały gdzie bezpiecznie jeździć. Nam się marzy przynajmniej, żeby raz w roku jedna ulica, co roku, ja nie mówię, żeby było więcej, ale żeby jedna ulica w roku była zrobiona. Cała, nie kawałek, tak jak teraz pan prezydent robi Bema 100 metrów. Co to jest 100 metrów ulicy, która kończy się i jest tłuczeń i jest grunt i po zimie ta droga będzie do kapitalnego remontu. To nie załatwia sprawy. W centrum, w mieście robi się bardzo wiele ulic. Wymienia się chodniki z gorszych na lepsze, a u nas nawet nie ma chodnika, tak? Żeby te ulice były w końcu prawdziwymi ulicami, a nie miejscami błota, nie wiem, kamiomorów i tak dalej. Latem pylimy, zimą chodzimy w błotach i grząśniemy. No wie pani, no po prostu, chociaż mówię, no po kolei, żeby to był jakiś plan, że w tym roku będzie ta ulica, w przyszłym roku ten, to my wiemy, że nie ma pieniędzy, że nikt z budżetu nagle nie zrobi tak, żeby na osiedlu jednym, na Krzywiu Chełmnym, by nagle wszystkie ulice były. My o tym wiemy doskonale, ale chociaż jedna w roku.